Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed The Run, seria prób. Moi drodzy, zaczynamy sobie kolejny odcinek z tej gry. Zaczynamy, niezły drifter, co mam? Uuuuj! Aston Martin, Vantage, RS4, wow! GTS, jakaś fajna wersja. Z4, wow! Wszystkie te samochody mam odblokowane. To ciekawe. RTX-a mam odblokowanego? Valentino Balboni, Evo 10. Wow, ej, zobaczcie ile samochodów do wyboru. Do tej pory w serii prób jeszcze nie mieliśmy tyle samochodów do wyboru. Tylko te są zablokowane tutaj dalej, a tutaj kurczę tyle są. Ja pierdzielę, nie wiem co wybrać. Podoba mi się ta proszawka, bardzo. Kurde, naprawdę nie wiem na co się zdecydować. Ale zaraz zobaczymy co tu było takiego. Z4 nawet jest. Ale pojadę chyba w R8 V10, moi drodzy. Co wy na to? Pojedziemy w tym. Jaki kolorek, który mi się podoba? Ten może być. Ojej, zestawu nie wybrałem. A, dobra. R8 jest ładna bez tego. Bez tego bodykitu. No, ale dobra. Zobaczymy, jak pójdzie. Okej. Dawaj, Audi. Pokaż, co potrafisz. Zajmij pierwsze miejsce. Następny przeciwnik za... Ojej, za głośno mam. Dobra, już nie dobrze. Okej. No dobra. Tutaj mamy MP4. A kurde, tutaj mamy kilku przeciwników. To nie będzie taka łatwa sprawa tutaj. Z tego co widzę. No w razie czego wezmę inny samochód, ale to aż chyba takiego dużego znaczenia w tej grze nie ma. Chociaż pisaliście mi w sumie, że trochę tam ma. No w sumie niektóre wyzwania są przerąbane i trzeba wziąć inny samochód. Ale tutaj chyba nie będzie takiej potrzeby. Wow! O, żeż ty, ale pędzi ta MP4. W ogóle same MP4 są. Z przodu, z tyłu. O. Pięknie. Kurczę, czy ja ich dogonię, czy nie? Strasznie zapieprzają. Tam jest pierwsza dwójka i nie wiem, co tam jeszcze. Chyba Aston Martin jedzie, tak? Widzę coś po konturach wozu. Zgadłem. Ale mogłem wziąć jakiegoś unikalnego, ja widzę, że... Chociaż żadnej R8 tutaj nie było. Mało brakowało. Złapię ten tunel, czy nie? Ekstra! Co tutaj, już koniec? Jest! Cuk! Udało się, ale było trudno. Udało się, ale było ciężko, bo 20, nawet niecałe 20 setnych sekund brakowało mi, żebym zdobył srebro. Ale na szczęście jest złoto. Kurde, wiecie co? Zawsze mi się plącze język, jak chcę coś gwałtownie powiedzieć. Ale o tym zaraz wam jeszcze powiem. Kolejne wyzwanie, pędzi wiatr. I tutaj mamy do wyboru podobny pakiet samochodów, ale tym razem bym chciał wziąć coś ciekawszego. Wziemy 370. Nie można tu wybrać zestawu, bo to już jest wersja jakby ulepszona, poszerzona, zmodyfikowana. Dobra. I startujemy. Jakie dziwne malowanie ma. Chociaż w sumie ciekawe. To jest... Fajnie to wygląda. O! Cholera! Tutaj trzeba jechać na styk, goddammit! Oho! What the fuck? Ej! Jak to się jeździ? Oh fuck! No nie, to nie będzie takie łatwe chyba. Ja pierdzielę! Cholera, jest ciężko! Czy tam był wcześniej jakiś skrót, czy coś? Jeszcze policja będzie nam przeszkadzać? No jakie jaja. I kurczę, zobaczcie, na styk. God damn it. No to ładnie, nie wiem czy to przejdę. Przynajmniej na pewno nie za pierwszym razem. Fucking shit, no i jeszcze ci pat... O, ale jestem zdenerwowany. Nie, i tu przeciwka trafik, no i jakie... Kurna... Dało się czy nie? Nie wiem, chyba tak. Ej, no słuchajcie, była tam blokada, był ten prześwit, tak? I sprzeciwka jechał akurat tamten trafik. No jakie jaja.
Jak ja mam takie coś wymijać? Jeszcze zdążyć na czas. Kurczę, może rzeczywiście powinienem jakiś lepszy samochód tutaj wziąć? Chociaż, może 370 jest dosyć dobra. Kurde, chciałem wam coś poopowiadać, ale... Ale ja nie dam rady po prostu. Przecież tu się tyle rzeczy dzieje. Może będzie jakiś spokojniejszy wyścig, bez policji albo coś, to wtedy się rozgadam. Okej. Co, już platyna? O, fuck. Już tam jest koniec, już jest koniec. Ile? 47, a mam 47. No co? Jak mam to przejść? To ja muszę zmienić samochód, ten jest jakiś zawolny. Ej, tam muszą być jakieś statystyki samochodów i ja muszę to zaraz zobaczyć, o co chodzi. O, brązowy medal, to ja nie mogę mieć brązowego, o nie. No dobra, bierzemy jeszcze raz, pędzi wiatr, spróbuję drugi raz podejść. Co tu może być szybszego od Z, od 370Z? GTS-ka. Myślę, że Quattro. Dobra, zobaczmy prędkości maksymalne. Z4, tak? Przyspieszenie. 4 sekundy, 3 sekundy mamy tu dla Mitsubishi. 4 i 4, ale tu jest niby najlepsze osiągi ma ten samochód. No nie no, tutaj 4... O, tu 3,7. Teraz zobaczymy. O, tu 3,6. Biorę go. Zobaczymy. Już pakietu też nie można wybrać, ale no mam nadzieję, że tym razem pójdzie mi lepiej. Poza tym żaden z moich znajomych nawet tutaj nie jechał takim klasykiem, więc to jest dodatkowy prestiż. Wiecie, brak wspomagania i te sprawy. Haha. No dobra. Zobaczymy, jak mi pójdzie w Audi 20V. I teraz tak, tu będą zakręty, więc w zasadzie nie będę nitra używał. Dopiero jak mi się naładuje tak do połowy i będzie prosta, to wtedy wrzucę całe nitro. Chyba, że jeszcze będzie jakiś wypadek albo podjazd pod górkę. Ta-da! Dobra, i mamy już połowę, to zaraz sobie użyję. Napęd na 4 koła, off-road, tak jest. No powiedzmy, że to nie była aż taka prosta. Dobra, damy radę. Tak jest. Teraz tak, zobaczymy, czy znowu będzie na tej blokadzie trafik. O, tu będzie znowu prosta. Ej, co się dzieje z tym prowadzeniem? O, kurde, mało brakowało. Dawaj. O, no i znowu w tym samym miejscu. No, fajnie. Dobra, powtórzę to. Jakie gówno. Masakra w ogóle. O, to mi się podoba. Dobra. Teraz to się trzeba skupić. Jest pełno trafoli. Kurde. Ciężko wydrzeć te samochody, bardzo. Ja narzekam bez kitu. No normalnie się nie poznaję. Okej. Dobra, i teraz tutaj. No! Strasznie rzucam, no ciężko wyczuć te wozy! Nie wiadomo jak one skręcają! Raz skręca mocniej, raz słabiej. Dobra, puszczam gaz, to wiem, że mocniej zaczyna skręcać, tak? Dlatego bierze te zakręty lepiej. Ale dodaję gazu i w ogóle inaczej. Masakra jakaś. Dobra. Okej, okay. O, nie ma tego trafika, widzicie jakie oszustwo? Dobra, tu zaraz użyję nitra, tylko przez te zakręty się tutaj przedostanę jakoś. Okej. Tu i tu. Używam. Tak. No, jaki cheater! Jedź, Audi, jedź. Dobrze ci idzie, na pewno lepiej niż Nissanowi. Tak. Dawajcie nitro dawajcie. Kurde. Musi się udać. Wow. Bułka z masłem. Przy pomocy Audi 20V. Pięknie mi poszło, kurde, ale naprawdę dziwnie się jeździ tymi autami. Przewaga, zobaczmy. Już myślałem, że będę mógł wybrać go. A co tu jeszcze mamy? SLS-a, Exige. Exige'a nie mogę wziąć, w poprzednich wyzwaniach już nim jechałem przecież, ale to jest jakaś super edycja NFS, okej.
Valentino Balboni, a Astona Martina sobie weźmiemy, wybierzemy jakiś ciekawy pakiet, co tu mamy? O! Bardzo ładny pakiet, naprawdę, nie jakiś tam kwadratowy, ale ten drugi mi się, znaczy pierwszy mi się bardziej podoba. Ten drugi jest taki mniej poszerzony i ma, ten ma mniejszy taki spoilerek, a ten drugi ma taki większy i ten mniejszy mi się bardziej podoba. Biorę czerwonego czy żółtego? O, jaki żółty biorę. Co? Ej, widzieliście zielone te? Zielone wsporniki dachu? Zaraz, zaraz obczaję, co to w ogóle za malowanie jest? Bo to jakieś inne, unikalne. Być może to jest malowanie tego typa z tego. Z Need for Speed Most Wanted 2005. Tylko, że on miał DPS-a, nie miał Astona Martina Venterza. Nie miał takiego dobrego samochodu. Jakiegoś tam DBS-a. No zerknijmy, zerknijmy. Wow, ale bardzo, bardzo podobne. Mniejsza, o kurde, jak ten samochód fajnie wygląda w tej grze. Zresztą, ten bodykit chyba jest niedostępny w Wordzie. To ciekawe, bo w sumie większość bodykitów i tych elementów wizualnych było przeniesionych właśnie z Derana do Need for Speed World. Okej. Okay. No kurde, na zakrętach się nie wyprzedza. Cholera, jasne. Jeszcze raz. Musimy tu złapać ten tunel za R8 bodajże, tak. Złapiemy czy nie? No dupa, nie złapiemy. Nie ma czasu się za nią tam męczyć. Dawaj tunel. Tak, 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 tak. Oh yeah. Dawaj ten tunel. Bitch. Dawaj tunel. Dawaj drafta. Dawaj punkty, dawaj wszystko. No i ładnie. No tak mniej ładnie. Kurde, ale rzuca. Oni też używają hamulca, ja też używam, a oni lepiej używają. Ja nie wiem jak to jest. Tutaj coś śliska, wiecie? Mogę wziąć Valentino Balboni, ale dobra. Tak, dawaj drafta, dawaj drafta. Przepraszam, ale już nie będziesz mnie wyprzedzał. No hello, to jest gra arcade'owa, tu się hamuje na zakrętach, dobra? Dobra, musimy zrobić tak, żeby zdobyć platynę. Jak się to robi? Jedzie się skrótami, tak? Czy nie? Czy to się opłaca tutaj? Widzę, że ten skrót zaraz przy drodze przebiega, a w dodatku ja mam zakręty, oni mają drogę prostą. Ale no dobra, zobaczymy. Ależ gówniany skrót, Boże, już nigdy tędy nie pojadę. Zobaczcie, jeszcze nie jeszcze mnie wyprzedził! No jasne. Będę musiał to powtarzać na bank. Muszę mieć 3 minuty, tak? Dawaj drafta. Ach. Dobra, mamy tutaj 3 przeciwników. No, kurde, łapię te pobocze. Mogłem nie brać tego skrótu. Dobra, wiecie co, nie mam to gdzieś. Zaczynam od nowa, w ogóle skopałem cały wyścig. Jeszcze raz. Tak, no, ach. Jeszcze raz. Musi mi się udać, naprawdę. Ciężkie są teraz te wyzwania, coraz cięższe. Chociaż może, w sumie, powiem, że dawno ja nie grałem, no nie? No, bo nie grałem tydzień w Drana. I tak może to wyglądać, no tak to wygląda po prostu, że troszeczkę wyszedłem z wyprawy, no. Albo Astony po prostu mi się źle jeździ, no, albo wszystko naraz. Dobra, więc o co mi chodziło? Chciałem wam opowiedzieć o Roku Alonie. On wystawił jakiś czas temu takiego vloga o tym, że spada mu wyświetlenie i takie tam i się źle czuje. Powiem wam, że... I mówił właściwie coś takiego, że wszystkie tam opowieści zostały powiedziane, że on już nie ma o czym gadać w tych filmikach i zresztą widzicie, jak oglądacie jego tam filmy, że on sobie tam siedzi, tylko gra i mówi, o, wow, aha, no. I tak cały czas, prawda? Ja go nie neguję, nie? Ja go ogólnie lubię, nie oglądam go, bo właśnie jego filmy są nudne, moim zdaniem. Ale o co mi chodzi? O to mi chodzi, że on mówi, że wyczerpał jakby swój repertuar opowieści, prawda? Że on cały czas gdzieś tam na tych filmach swoich opowiadał, jakieś różne rzeczy, przemyślenia i tak dalej. Ale mówi, że mu się to wyczerpało. Wiecie czemu? Mi się wydaje, że on dlatego mu się to wszystko wyczerpało, bo on nie ma jakby doświadczenia
doświadczeń takich nowych, prawda? On opowiada o tym, co było głównie. Czekajcie. Ach. On opowiada o tym, co było. O tym, co gdzieś tam przeżył, o tym, co się tam gdzieś dowiedział. I brakuje mu tego, co na przykład mam ja. Ja nie mówię, że jestem lepszy, ale ja na przykład pracuję w firmie normalnie, pracuję jako pracownik, tak? YouTube nie utrzymuje się z YouTube'a. On właśnie pracuje, to jest jego firma. Jego firma pracuje na tworzeniu kontentu. On jest jakby twórcą, on jest tym, nie wiem, aktorem. I on wszystko to tworzy i nie wiem, ma jakieś tam kontakty z partnerami i tak dalej. Ale brakuje mu w jego twórczości tych doświadczeń trzecich, czyli na przykład spotykania nowych ludzi, pracowania na co dzień, nie wiem, wyjścia z domu. Ja podejrzewam, że on długo siedzi w domu, naprawdę, bo tworzenie dwóch kanałów, prowadzenie dwóch albo trzech i więcej kanałów, plus jeszcze robienie live'ów i tak dalej, to jest ciężka praca, to jest, wymaga masy czasu. On, jak widzicie, nagrywa OBS-em, żeby ten czas gry w sensie, tak? Żeby ten czas po prostu zmaksymalizować, żeby zmaksymalizować wolny czas dla siebie, ale on ten wolny czas wykorzystuje na tworzenie na przykład live'ów, granie po nocach, wstaje o tej 9 i po prostu... Po prostu brakuje mu tych doświadczeń innych z ludźmi, prawda? Tej takiej pracy, spotkań jakichś, no ogólnie rozmowy, tak? On jest takim odludkiem, można powiedzieć. Każdy youtuber po części taki jest, ja nie mówię, że nie. I on właśnie nie ma o czym opowiadać, bo nie ma tego. A ja na przykład jak mam pracę, to mam dystans i do YouTube'a, i do pracy tej, w której się znajduję, bo wiem, że na przykład przyjdę sobie do domu, będę miał inne zajęcie, będę musiał spędzać czas przy YouTube'ie, albo pojadę gdzieś na rower. I staram się właśnie ten czas jakoś wykorzystywać. On też jeździ na te IM-y, na te spotkania, jakieś związane z grami i tak dalej. Ale na co dzień zajmuje się tylko graniem i opowiadaniem, tworzeniem filmów, prawda? On nie może sobie pozwolić... What the fuck? On nie może sobie pozwolić na takie coś, że... o, dzisiaj nie tworzę filmów, bo dzisiaj nie mam weny. Bo on ma już tylu widzów i codziennie ma wyświetleń tyle, że tyle. Dla mnie to jest dużo, ale jak na jego kanał to jest bardzo mało, moim zdaniem. Po prostu jego filmy nie są ciekawe, no, pod pewnym względem, jak on siedzi przed tymi grami bez przerwy, wiecie... bez przerwy mówi jakieś tam rzeczy typu: ojej, co ja teraz zrobię, a może tu się ukryję, a to... Nie ma o czym opowiadać ten facet, naprawdę. Mi go jest szkoda, no nie? Ja tam go nie neguję, ja go naprawdę oglądałem kiedyś, jak jeszcze jego filmy były ciekawe i dalej oglądam jego publikacje na temat gier, jak tam opowiada o jakichś nowych grach, bo ma do nich dostęp, powiedzmy. To jest ciekawe, ale gdy on zaczyna grać, powiedzmy, w BF-a, jeszcze jak gra z kimś, jak ktoś opowiada za niego, to jest ciekawe, jak na przykład w GTA 5, to jest ciekawe, prawda? Teraz nie wiem, może teraz się poprawił, bo mówię tutaj z uwagi na filmy, które publikował jakoś miesiąc temu, bo wtedy go troszeczkę jeszcze tam oglądałem. Ale ogólnie boję się też, że mnie to może spotkać mimo wszystko, prawda? Że to gdzieś mnie tam dorwie ta monotonia i wpadnę w ten wir tego takiego nagrywania na przymus. Nie chciałbym tego. Jeśli będzie taka sytuacja, że poczuję, że nie chcę już nagrywać z danych gier, czy nie chcę tego robić, nie chcę grać, to po prostu o tym powiem i będę mniej nagrywał. Będę nagrywał pojedynczo filmy albo jeden dziennie, bo teraz nagrywam dwa dziennie, tak? Średnio. Ale będę nagrywał mniej tych filmów, albo na przykład co weekend, tak żeby też dać sobie odpocząć, no. Trzeba zdrowo do tego trochę podejść. Też oczywiście czytam wasze komentarze, jeśli coś wam się tam wydaje zbyt nudne, to piszcie mi w komentarzu, no. Zresztą ja to i tak widzę w statystykach, tak? Także w sumie i tak nie musicie pisać. Never mind. W każdym razie, no, szkoda mi tego faceta. Naprawdę dużo pracy włożył w tego YouTube'a. Moim zdaniem powinien pójść trochę w inną stronę. Może założyć jakiś taki, nie wiem, być wsparciem technicznym dla youtuberów początkujących, rozwiązywać jakieś rozwiązywać jakieś takie problemy związane z nagrywaniem.
bo on mi dużo pomógł. Ja na przykład kiedyś, jak zaczynam nagrywanie, to bardzo dużo czerpałem z jego serii Technicalia. I one mi się bardzo podobały i mi pomogły. Właściwie to zachęcam was do obejrzenia tego, bo nadal te informacje są aktualne, prawda? Mogłem pojechać tym skrótem, ale dobra, trudno. Fajnie wygląda tutaj ten Camaro. Pojadę... Pojadę za nim tunelem, znaczy będę jechał za nim tunelem, bo on dosyć szybko jedzie i to mi się w sumie opłaca. Rozwali się? A skurwany, no jedź. Patrzcie jak zapieprza. To jest niemożliwe, nie? Tutaj działa ten system cheaterski dla botów. Jakbym ja się jechał w Camaro, to bym oczywiście tak szybko nie zapieprzał, ale pojadę sobie tu... Ej, kojarzę to wyzwanie, tutaj było dosyć trudno, ja tu jechałem jakimś super szybkim samochodem. Nie pamiętam nawet jakim... No fajnie, ciekawe. Jak chcę... Ach, denerwuje mnie takie coś. Dobra. No, także... Z tym YouTube'owaniem takie trochę dziwne, prawda? W ogóle zauważyłem, że coraz mniej osób nagrywa z... albo tak mi się wydaje przynajmniej, ze na przykład Stanów Zjednoczonych. No bo dla nas zarabianie na YouTubie w dolarach, no nie? To jest dużo pieniędzy, ale dla nich 8 godzin dziennie spędzać na YouTubie, bawić się z tymi wszystkimi filmami, kupować nowy sprzęt, to nie wolą sobie pójść do jakiejkolwiek pracy i zarabiać 7 razy więcej. Albo jeszcze więcej. Nawet tam, nie wiem, robiąc cokolwiek, no, sprzątać na ulicy i będą zarabiać więcej niż najwięksi, niż jedni z większych youtuberów na polskiej scenie. No to jest takie trochę smutne, ale naprawdę prawdziwe. Dobra, musimy zdążyć na platynę, ale chyba nie dam rady. Ale złoty medal uda się zdobyć, więc spoko. Jest. No i dobra. Zdobyliśmy sobie złotko, moi drodzy, to na dzisiaj, jeśli chodzi o NFSD Run, trochę tak rozmyślałem sobie na temat różnych rzeczy, ale, myślę, że o tym też trzeba rozmawiać, prawda? Teraz będę sobie obrabiał odcinek z The Runa, a jak będzie się wrzucał, to będę sobie jechał na spotkanie do Poznania. Także trzymajcie kciuki, znaczy... Już pewnie wróciłem, jak wy to oglądacie. Ale trzymajcie kciuki. Znaczy, no nie trzymajcie, bo ja już i tak wróciłem. Jest wszystko jedno. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie. Pa, pa.